Dzień dobry, witam Państwa. Jesteśmy na panelu Polonia, głos dla Polski. A moimi gośćmi dziś wyjątkowo online, ponieważ mówimy o Polonii, czyli nasi goście są za granicą. Pierwszym moim gościem jest pani Małgorzata Halliwell z Code UK, Wielka Brytania, pani Joanna Lasser, ADDP, sama najlepiej rozwinie ten skrót, ponieważ ja nie znam francuskiego, czyli Francja, pan Andreas Wieser, MITE21, Niemcy i pan Piotr Jan Włodarczyk, Polish Freedom Network, czyli Stany Zjednoczone. Witam Państwa. Witamy. Najpierw chciałabym właśnie, żebyście Państwo powiedzieli coś o działalności Polonii, o tym, co robicie, czym wasze organizacje się zajmujecie. Parę słów o sobie. Bardzo proszę, najpierw pani Małgorzata. Dzień dobry, Małgorzata Halliwell, Code UK z Londynu. Code UK powstał na fali tych samych protestów, co Code w Polsce, czyli mówimy o pierwszych protestach w obronie Trybunału Konstytucyjnego. Dosyć szybko usamodzielniliśmy się, zorganizowaliśmy się tutaj na miejscu. Jeżeli chodzi o naszą statutową działalność, to mamy właściwie dwie takie główne gałęzie. Pierwsza to jest działalność wśród Polonii, działalność edukacyjna, promowanie wartości demokratycznych i kierunku zmian społecznych, które uwzględniają otwartość i poszanowanie praw człowieka. Drugą gałęzią naszej działalności to oczywiście jest wspieranie organizacji, które te wartości propagują i bronią w Polsce. Jak to robimy? Robimy to przez organizację spotkań. Staramy się zapraszać ciekawych gości z Polski, żeby tutaj z Polonią rozmawiali i przedstawiali, jak ta sytuacja faktycznie wygląda. Oczywiście organizujemy też, włączamy się w akcje organizowane przez COD i inne organizacje w Polsce. Mówimy tutaj przede wszystkim o organizacji protestów, które są w sprawach najważniejszych. Staramy się zawsze uczestniczyć i organizować taki protest tutaj w Londynie pod ambasadą. Jeżeli chodzi o działalność pozastatutową, bo taką też prowadzimy, to współpracujemy z innymi organizacjami, staramy się uczestniczyć w wielu różnych inicjatywach polonijnych. Zupełnie inaczej to oczywiście wygląda w okresie przedwyborczym, wtedy tworzą się nowe inicjatywy, które mają na celu zachęcanie do udziału w wyborach, ale wiem, że to już jest kolejnym punktem programu, więc no właściwie to wszystko. Dziękuję bardzo. W takim razie bardzo proszę o przedstawienie działalności panią Joannę Lasser. Przed chwilą na chwilę się rozłączyłam, ale wszystko jest w porządku, prawda? Tak, tak. Koneksja była stracona, ale już jest dobrze. Teraz nie słyszymy pani Joanno. Aha. Halo, halo? Halo? Proszę coś powiedzieć, zaraz usłyszę. Ja słyszę bardzo dobrze. Aha, dobrze, to w takim razie ja kontynuuję. Jestem Joanna Lasser, mieszkam w Paryżu i pracuję w Paryżu od końca lat 70., czyli już to będzie kawał czasu. A od 2016 roku jestem członkiem, potem wiceprzewodniczącą, potem przewodniczącą stowarzyszenia, które się stworzyło, tak jak wiele innych Polonii, w 2016 roku po wyborach. Nie słyszymy. No, nie wiem, co mam zrobić. Czy koledzy mnie słyszą? Tak. To znaczy, problem jest z Elą. W Warszawie. Tak. Problem jest w Warszawie. Więc nie wiem, czy mam mówić dalej, czy nie. Teraz chcemy. Może... Tak, bardzo proszę. No właśnie, bo koledzy mnie słyszą, a Warszawa nas nie słyszy, zdaje się, momentami. Więc nie wiem, skąd pochodzi problem, ale zacznę jeszcze raz. Joanna Lasser żyje i pracuje w Paryżu. Do tego momentu, kiedy pani mówiła, że jest przewodniczącą. Aha, przewodniczącą stowarzyszenia ADDP, czyli Obrona Demokracji Polska, asocjacją.
To przepraszam Pani Joanno, spróbujemy się połączyć do Pani, wrócimy, bo to po naszej stronie chyba jest problem, ale zobaczymy. Bardzo proszę Pana Andreasa w takim razie. Tak, dzień dobry. Słychać mnie? Słychać. Ja jestem przewodniczącym stowarzyszenia, które również powstało w 2016 roku. Spotkaliśmy się w Berlinie na różnych pierwszych demonstracjach, czyli na tle kodu. I decydowaliśmy się, żeby założyć stowarzyszenie, które się nazywa MIT21. I my organizujemy, na początku organizowaliśmy pierwsze rozmowy polityczne, zaprosiliśmy gości z Polski, co jest w Berlinie bardzo, bardzo łatwo, bo jesteśmy tak blisko Polski. I oczywiście organizowaliśmy pikety, demonstracje przed ambasadą, w centrum miasta, pod Lipami, w słynnych miejscach przy bramy brandenburskie i tak dalej, i tak dalej. Regularnie powstał taki program, który się nazywa Politisch, że do pandemii spotkaliśmy się minimum raz w miesiącu z gośćmi z Polski i co tydzień powstaje newsletter, który zbiera 6 artykułów z polskiej pracy, tłumaczone na niemiecki i mamy wiele abonentów wśród polityków niemieckojęzycznych i wszystkich, którzy są zainteresowani Polską. I tak poinformujemy na bieżąco od 2016 roku niemieckie społeczeństwo o tego, co się dzieje w Polsce. I właściwie powstał już na naszej stronie internetowej mity21.org archiwum, że można wszystkie od 2016 roku wszystko czytać, co było ważnym tematem w danym tygodniu. No i to są przede wszystkim działalności, które też w czasach pandemii mogły dalej działać i działają do dzisiaj. I dla nas jest ważne, żeby też przede wszystkim niemieckich polityków, opiniotwórców regularnie poinformować o sytuacji w Polsce. Dziękuję ślicznie. Pan Piotr. Dzień dobry, Piotr Włodarczyk, Polish Freedom Network. Podobnie jak moi koledzy, wszystko zaczęło się pod koniec 2015 roku, kiedy zaczęliśmy tworzyć Komitet Obrony Demokracji za granicą. No, myśmy stworzyli naszą grupę w Stanach Zjednoczonych. Formalnie zainicjowaliśmy 13 grudnia 2015 roku. Był to kod Polonia USA. I działalność prowadziliśmy w ramach właśnie tej organizacji na terenie Stanów Zjednoczonych, deklarując w naszym manifestie, że chcemy wspierać demokrację, bronić jej, chcemy propagować demokratyczne państwo prawa. Chcieliśmy dotrzeć do Polonii, tej najszerzej rozumianej Polonii, z przekazem, który no, niestety jest obowiązujący od 2015 roku, gdzie opozycja musi tak naprawdę bronić wszystkiego, co jest związane właśnie z demokracją, z wolnością, z państwem prawa. No niestety rok 2016-2017 to całe zamieszanie wokół kodu sprawiły, że część z osób po prostu zniechęciła się, zaczęły odchodzić. Myśmy wtedy zdecydowali, że przekształcimy się i utworzymy nową organizację, która będzie typowo amerykańską organizacją. Nazwaliśmy się Polish Freedom Network. Przy czym większość osób to są te same osoby, które działały i funkcjonowały w kod Polonia USA. I kontynuowaliśmy działalność naszą przez te ostatnie lata. Nasza działalność przede wszystkim, tak jak u kolegów, zaczęło się od protestów, pikiet, pisania listów, wystąpień. Pisaliśmy też do naszych senatorów, do prezydenta i kontynuujemy tę samą działalność nadal. Próbujemy wpływać na opinię amerykańską, tak jak jest postrzegana Polska. I muszę powiedzieć, że te pierwsze lata, właśnie 15, 16, 17,
bardzo trudne dla nas, bo było ciężko dotrzeć do administracji amerykańskiej, bo wydawało się, że no, w Polsce jest ok, nic się jeszcze nie dzieje, demokracja funkcjonuje, to właściwie po co rozdzierać szaty. No później było jeszcze gorzej, bo przyszedł Trump i administracja zupełnie już nie chciała rozmawiać z nami, bo byliśmy jakimiś tam podżegaczami. No, teraz się zdecydowanie radykalnie to zmieniło, no ale to mniejsza o to. Próbuję właśnie wpływać na polityków amerykańskich i naszych lokalnych przedstawicieli, aby w jakiś sposób wywierali nacisk na rząd polski, na to, co się w Polsce dzieje, żebyśmy no, prędzej lub później, ja wolałbym prędzej, wrócili do świata demokratycznego jako państwo. Co jeszcze można powiedzieć? No, w momencie, kiedy kod Polonia USA, jak gdyby ta działalność przysiadła z wiadomych względów, poza kod Polonia USA utworzyły się jeszcze inne organizacje takie lokalne, ponieważ w Stanach jesteśmy bardzo rozrzuceni. Ja reprezentuję dużą część Polonii, która jest akurat w Chicago. Tam od 28 lat mieszkam i pracuję. Utworzył się obywatelski NYC, czyli obywatelski New York City, inna organizacja siostrzana działająca w Nowym Jorku, która bardzo blisko z nami współpracuje, robi dokładnie to samo. Mamy Nie oddamy demokracji w Waszyngtonie i mniejsze grupy nieformalne w Kalifornii, na Florydzie, w Seattle, w Houston. Są to po prostu ludzie dobrej woli, którzy coś chcą zrobić dla Polski. Super, dziękuję. Spróbujmy jeszcze raz połączyć się z panią Joanną. Mam nadzieję, że się uda. Jestem. Super. Więc kontynuuję. No, powiedzmy, że obrona demokracji to mniej więcej jest podobna działalność, jak właśnie koledzy powiedzieli w swoich krajach. Naszą specyfiką, można powiedzieć, jest to, że stowarzyszenie jest otwarte również dla Francuzów, których obchodzi los Polski. I oni, w związku z tym duża część naszej działalności odbywa się po francusku. Staramy się budować relacje z mediami francuskimi, publikować punkty widzenia, opinie, apele w mediach francuskich. Mamy oczywiście wszystkie różne strony internetowe, Instagram, Facebook, grupy zamknięte, witrynę na Facebooku i tam komunikacja również się odbywa po polsku i po francusku. Chcemy dotrzeć do publiczności francuskiej i również opowiadać jej o Polsce, o Europie Centralnej. To jest wiedza, która jest, powiedzmy, bardzo niedokładna tutaj we Francji, bardzo oparta na jakichś często obrazach, które pochodzą z przeszłości. A to jest naprawdę bardzo potrzebne, bo wiele razy stwierdziliśmy, że jednak ten mur pomiędzy Europą Zachodnią a Wschodnią nadal istnieje i musimy budować wzajemne zrozumienie, dlatego zapraszamy również osoby z Polski, żeby publiczność francuska, francuskie media mogły ich poznać. Niektórzy zaproszeni mieli bardzo obfitą prasę we Francji, tak jak na przykład Tomasz Piątek, który przyjechał do nas w 2017 roku, jakże proroczo opowiadał dziennikarzom i publiczności francuskiej o tym, co się dzieje w grupach powiązanych z niektórymi kręgami zresztą władzy w Polsce rosyjskich. Mamy również właśnie w celu tej propagacji wiedzy o Polsce specjalny program, który się nazywa Kafe Polska Europa, który jest skierowany do publiczności francuskiej i poprzez spotkania, projekcje, poznawanie osób z Polski, literatury, rozmowy o książkach, we współpracy z różnymi partnerami, na przykład Uniwersytet Sorboński,
na przykład festiwale filmowe jak Kino Wyszehrad z naszymi przyjaciółmi Czechami. Próbujemy opowiadać o aktualności właściwie tych krajów poprzez kulturę i poprzez historię. To myślę, że zatrzymam się tutaj, bo mamy rozmawiać o wyborach, więc oczywiście tak jak u kolegów to jest specjalny rozdział i porozmawiamy o tym potem. Dziękuję bardzo. Dziękuję ślicznie. No właśnie, wybory, bo to jest bardzo duża część, jeśli nie główna część demokratyzacji i Państwo również działacie na rzecz wyborów w Polsce. Powiedzcie proszę właśnie, co robicie, jak Wam idzie, czy macie jakieś trudności, potrzeby. Może zaczniemy znowu od Pani Małgorzaty. Dobrze. Działalność przed wyborami znacznie się różni, ponieważ jesteśmy bardzo mocno wtedy nastawieni na aktywizację Polonii, zwłaszcza tej Polonii prodemokratycznej. I tu właściwie musiałabym troszeczkę podzielić, ponieważ każde wybory za granicą na przestrzeni ostatnich lat miały troszeczkę inny charakter, tak? W 2015 były to wybory mieszane, w 2019 można było głosować tylko osobiście, w 2020 tylko korespondencyjnie. I w zależności od tego, jak te wybory są organizowane, to ma też wpływ na naszą działalność. Zacznę od 2019 roku, bo to były pierwsze wybory, które niejako sprawdzały naszą organizację i właściwie to były pierwsze wybory, do których dosyć aktywnie podeszliśmy. Co robiliśmy? Przede wszystkim staraliśmy się skoordynować zatrudnianie, poszukiwanie osób do pracy w komisjach wyborczych. To mówimy o osobach zaufania, o osobach pracowników komisji, ale również obserwatorów społecznych. To była nasza taka pierwsza duża inicjatywa. Wydaje mi się, że dosyć dobrze nam ta rekrutacja i koordynacja poszła. W 2019 również powstała dodatkowa inicjatywa skierowana do szerokiej Polonii. Nazywa się Polonia Głosuje i jest to inicjatywa typowo profrekwencyjna, informacyjna, gdzie w jednym miejscu potencjalni wyborcy mogli znaleźć wszystkie informacje dotyczące wyboru Wielkiej Brytanii, czyli od tego, jak i kiedy się zarejestrować, jak wybrać komisję, jak wypełnić tam wszystkie wnioski i tak dalej, ale również mieli wszystkie informacje dotyczące programów wyborczych, komitetów wyborczych polskich, tak żeby mogli w miarę świadomie i na podstawie informacji dokonać wyboru. W 2020 te wybory wyglądały troszeczkę inaczej, bo zaczęliśmy dwie poprzednie kampanie tylko po to, żeby je natychmiast zakończyć i ubiegać się o zmianę terminu wyborów, ponieważ proponowany termin majowy wykluczał Polonię ze względu na pandemię z udziału w wyborach. Inicjatywy, które były wcześniej zainicjowane, czyli koordynacja, zatrudnianie i szkolenie osób do pracy w komisjach wyborczych była kontynuowana i nawet na większą skalę. Tak samo Polonia Głosuje również mobilizowała i przedstawiała informacje. Dodatkowo powstały inicjatywy typu Polonia Express, czyli z kurierów społecznych, którzy wzięli na siebie dostarczanie pakietów wyborczych, ponieważ nie można było ich dostarczać osobiście do konsulatu Wielkiej Brytanii. Co jeszcze? Aha, wtedy też zawiązała się dosyć duża grupa międzynarodowa Polonii, stąd między innymi ja się tutaj z kolegami znamy. Walczyliśmy właśnie o to, żeby Polonia w ogóle miała prawo głosu i udziału w wyborach. Więc to jest coś, co się zdarzyło pierwszy raz, że Polonia z różnych krajów, organizacje prodemokratyczne, polonijne zaczęły właściwie działać, spotykać się i właściwie tę działalność kontynuujemy cały czas. Tak, dziękuję. Super, dziękuję ślicznie. Andreas. Tak, właściwie robiliśmy właściwie to samo wszędzie. I w Berlinie mogę powiedzieć, że była raczej najbardziej koncentrowane na tym, że mamy osoby zaufanych i w komisjach wyborczych i to we wszystkich lokalach. To było i w 2019 roku najważniejsze, tak samo jak w 2020.
I mogę powiedzieć, że udało nam się, żeby we wszystkich lokalach mieć swoich ludzi i do kontroli. I moim zdaniem to jest jedno z najważniejszych zadań. Jak chodzi o informacje o wyborach, oczywiście to też wszędzie wysyłaliśmy te informacje, jak się rejestrować i tak dalej, i tak dalej. To jest jasne. Co ja zauważyłem do poprzednich wyborach przed 2015 roku, to zawsze było to kwestią dla Polonii, kwestią honoru, żeby ten obowiązek obywatelski w komisjach pracować w komisjach wyborczych, a teraz robił się to już bardzo bardziej zaangażowaną. Ja widziałem bardzo młodych ludzi w tych komisjach i przede wszystkim większość, nawet mogę powiedzieć, w Berlinie była prodemokratyczna. Tyle na ten temat wybory na razie. Dziękuję ślicznie. Jak to wygląda w Stanach Zjednoczonych, Piotrze? No więc w Stanach Zjednoczonych, tak jak już Gosia wspomniała, no, były te wybory 2019, były wybory 2020 roku. Naszym największym wyzwaniem jest to, że jesteśmy rozrzuceni na bardzo dużym obszarze i nasza działalność skoncentrowała się na wynajdywaniu osób, które będą w stanie zaangażować się w komisje wyborcze, bo zależało nam na bardzo bliskim przyglądaniu się temu, jak głosuje się i jak się liczy głosy, bo nieważne, kto głosuje, ważne, kto liczy głosy. Problemem naszym było to, że pomimo, że zgłaszaliśmy naszych kandydatów do komisji wyborczych, konsulowie i ambasador ogólnie powiedzieli nie. Powiedzieli nie, bo nie. Tyle. Po prostu nie mieliśmy nikogo jako członkowie komisji wyborczych. Natomiast oczywiście obsadziliśmy wszystkie komisje wyborcze mężami i żonami zaufania. Jest dosyć dużo tych komisji w tych wyborach normalnych, kiedy odbywają one się na miejscu. W 2019 roku było ich około 34 komisji. Rozproszone były od wschodniego wybrzeża przez Florydę do zachodniego wybrzeża. W samym Chicago jest 11 komisji wyborczych, także ludzie mieli możliwość głosowania. Rok 2020 to było zupełnie coś innego. No, te pierwsze nieodbyte wybory to oczywiście nie ma o czym mówić. Drugie wybory, no niestety zostało nam tylko kilka komisji. Była komisja w Nowym Jorku, właściwie nie jedna, tylko zrobili tak, że w Nowym Jorku były 3 komisje w jednej lokalu. To samo było w Chicago, 3 komisje w jednym lokalu. Był jedna komisja w Houston, Los Angeles i w Seattle. I w Waszyngtonie, przepraszam. To wszystko. W sumie tak było 5 komisji wyborczych, 5 okręgów, gdzie można było głosować. I głosowanie oczywiście było poprzez mail, wysyłanie poczty. No i tutaj kolejny challenge, czy kolejny nasz problem. Pakiety no, nie dochodziły. No, albo dochodziły zbyt późno, albo w ogóle nie dochodziły. Potem powrót, czy donoszenie tych pakietów, to był kolejny nasz duży problem. Nie zawsze przyjmowano. Myśmy organizowali wysyłanie grupowe, zbiorowe tych pakietów, na co się zgodził konsul w końcu, ale w jakiś dziwny sposób to nie docierało. Mimo wszystko jednak ja mam bardzo tutaj jakieś pozytywne jak gdyby opinie na temat tego, w jaki sposób preferencje Polonii, w ogóle zaangażowanie Polonii zmieniło się od tego 2015 do 2020 roku. I za chwilę pokażę Wam kilka liczb, które będą obrazowały to, w jaki sposób się zmieniały preferencje tutaj w Stanach Zjednoczonych. Bo oczywiście ciągłym propagandowym tematem w Polsce jest to, że Chicago wybiera nam tutaj prezydenta, wybiera Sejm, Senat, a tak naprawdę to troszeczkę inaczej wygląda. Super, dziękuję ślicznie. Pani Anno, Francja.
No więc tak jak poprzednio, wiele rzeczy zostało powiedzianych, ja już ich nie powtarzam, bo to się odbywa trochę podobnie. Informacja, promowanie wyborów, promowanie głosowania, informacja o partiach. Dość stopniowo nam się udawało współpracować z partiami opozycji. W wyborach 2019 roku było dość trudne. W następnych to poszło troszeczkę lepiej, jeżeli chodzi o koalicję obywatelską, ale od razu powiem, że chcielibyśmy, żeby to szło łatwiej. Natomiast jeżeli chodzi o przyjęcie naszych inicjatyw w ambasadzie i w konsulacie, w wyborach 2020 roku były tylko 4 komisje we Francji. W 2019 było chyba około 10, już nie pamiętam dokładnie. Także w tych pierwszych, w 19 trudno nam było się zorganizować, bo jesteśmy niedużą organizacją, tak żeby spróbować w każdej komisji mieć reprezentantów. Natomiast w 20 ten niepozytywny fakt, że wybory były utrudnione, że była pandemia, i były tylko korespondencyjne, ułatwił paradoksalnie nam sprawę, bo mogliśmy mieć reprezentantów w każdej komisji i było ich co najmniej 2 wewnątrz komisji plus co najmniej 2 obserwatorów przez cały czas trwania wyborów, czyli że tak powiem kontrolowaliśmy, obserwowaliśmy bardzo sprawnie. I myślę, że to może pozwoliło uniknąć wielu nadużyciom, które mogły się ewentualnie zdarzyć. Też stopniowo uczyliśmy się, jak to robić. Lepiej by było, gdyby Polonia dostawała od polityków z Polski lepsze wskazówki od samego początku, żeby promować te wybory. A tak musieliśmy się uczyć sami. Sama byłam w obserwatorium wyborczym na szkoleniach z panem Skubiszewskim, żeby się nauczyć, jak, co mam powiedzieć kolegom ze stowarzyszenia, jak należy obserwować, na co należy zwracać uwagę i tak dalej. Ale w tej chwili mamy te procedury dość dobrze opanowane i sporo kandydatów w wyborach prezydenckich. Myślę, że w całej Francji udało się zmobilizować poprzez poszczególne osoby należące do nas albo nienależące, ale znajome, poprzez media społecznościowe, potworzyły się siatki, porozumienia i w sumie cała Francja była właściwie pokryta tą siatką promującą wybory, zachęcającą do głosowania. To był duży sukces. Myślę, że pracowało nad tym nie mniej niż 50 osób wszędzie we Francji. Także to jest bardzo dużo jak na naszą organizację. Nie zrobiliśmy tego sami zresztą, ale nasza organizacja precyzuje, ona liczy tylko około 100 członków, a w grupie zamkniętej na Facebooku jest nas około 800. Także nie jesteśmy duzi i myślę, że wykazaliśmy jakby pewną sprawność w tej dziedzinie, którą chcielibyśmy rozwijać. Super, dziękuję bardzo. Tutaj pani Joanna poruszyła taką kwestię, która mnie się wydaje istotna, nie wiem czy państwu również, ale właśnie współpraca z politykami. Jak to wygląda ze strony polityków polskich? Czy oni są zainteresowani współpracą z państwem? Jak to wygląda w kampaniach wyborczych? Bardzo proszę, Małgorzata. Jak wygląda praca z partiami politycznymi? Jeżeli chodzi o współpracę bezpośrednio z KOD-em, to takiej współpracy nie ma. Co nie znaczy, że nie mamy w ogóle kontaktu, bo mamy. Od 2020 roku, czyli od czasu, kiedy Polonia się zorganizowała i powstał ten nasz międzynarodowy network, są organizowane spotkania z politykami, z tym, że jest to inicjatywa jednego człowieka, Krzysztof Lisek, były europoseł,
organizuje te spotkania dla Polonii, zapraszając właśnie przedstawicieli, mówimy o posłach, o europosłach, o senatorach, ale również innych. Przedstawicieli też organizacji pozarządowych czy publicystów, więc ten kontakt jakiś jest. Natomiast jeżeli chodzi o bezpośrednio z poszczególnymi krajami, no my na przestrzeni ostatnich lat mieliśmy kilka spotkań z politykami. Jedne organizowaliśmy jako KOT, inne współorganizowaliśmy jako taki cichy partner. Nie będę ukrywać, że były to jednak przede wszystkim spotkania w okresie przedwyborczym. Czyli mniej więcej to wygląda tak, że przez 3 lata nie ma żadnego kontaktu i później na kilka miesięcy przed wyborami pojawia się jakieś większe zainteresowanie wyborcami Polonii. Ja to oczywiście rozumiem, ja staram się do tego podejść dosyć po ludzku, zdając sobie sprawę z tego, że w Polsce bardzo dużo się dzieje i nasi politycy opozycyjni są bardzo zajęci tym, co się dzieje w Polsce. Ale z drugiej strony, z tego co widzimy, jak prezentują się sondaże, jeżeli mamy rozważać wygraną w kolejnych wyborach, to nie będzie spektakularna wygrana, to będzie wygrana w jakimś tam małym procencie, to będą, nie wiem, 2-3%. I może się okazać, że właśnie te 2-3%, które przychylą, nie wiem, szale zwycięstwa, mogą przyjść właśnie od wyborców polonijnych, więc to jest takie... Chciałabym, żeby to było brane pod uwagę przez polityków i jeżeli mamy faktycznie dobrze zorganizować i dobrze tą Polonię zaktywizować do kolejnych wyborów, te ewentualne spotkania powinny odbywać się już teraz, a nie na 2-3 miesiące przed wyborami i naprawdę tego, że sobie bym życzyła. Ja zdaję sobie sprawę z tego, że część partii opozycyjnych nie ma swoich tutaj kół partyjnych, jedni mają, jedni nie. Natomiast no, my jako organizacja jesteśmy, działamy ponadpartyjnie, jeżeli mówimy o partiach demokratycznych, prodemokratycznych, proeuropejskich, to służymy pomocą i chętnie takie spotkania będziemy organizować bądź współorganizować. Tak. Dziękuję. Super, dziękuję. Zachęcamy polityków, jeśli nas słyszą. Andreas. No, ja mogę do tego powiedzieć, że my jesteśmy raczej stowarzyszeniem ponadpartyjną i my nie chcemy być organem jednej strony. Jak jesteśmy już, to jesteśmy organem prodemokratycznym. I my mamy w Berlinie bardzo prężnie działający oddział partii Razem. Tak samo mamy członków Platformy Obywatelskiej, ale tak naprawdę tworzyliśmy już od 2016 roku pewną koalicję obywatelską. My po prostu od pierwszego momentu ze wszystkimi swoimi różnicami w poglądach współpracowaliśmy za demokracją i jak my zapraszamy polityków do Berlina, to raczej nie na przed wyborach, żeby przedstawić swoją, żeby biegać o wyborców, to raczej są zawsze dyskusje informacyjnych, które my przygotujemy do rozmowy i zachęcamy do dyskusji z publicznością. W związku z tym, że też mamy zawsze też gości z drugiej strony, powstają tu dosyć ciekawe rozmowy. Pamiętam na przykład, że mieliśmy 200 gości na dyskusję z Radosławem Sikorskim, że on był nawet pozytywnie zaskoczony, jak powiedział do mnie po naszym spotkaniu, że tu klub Gazety Polskiej w ogóle nie piskuje, jak w Polsce, jak gdzieś występuje. Czyli, ale to atmosfera, którą tworzymy, jest po prostu informacyjna i to nam nie zależy o konkretnej partii, tylko o demokracji. Super, dzięki bardzo. Piotr, Stany Zjednoczone są daleko, ale czy politycy o was pamiętają?
No niestety nie pamiętają i pomimo tego, że próbowaliśmy od samego początku nawiązywać te kontakty z politykami, zwłaszcza w trakcie przygotowań do wyborów czy kampanii wyborczych, praktycznie ta współpraca nie istnieje. Jednym pięknym wyjątkiem jest pan senator Bogdan Klich. Dzięki niemu mamy jeszcze jakiś taki kontakt z politykami, jeżeli chodzi o koalicję obywatelską. Jednak jako Polish Freedom Network nie jesteśmy ukierunkowani na jedną czy drugą organizację partyjną. Jesteśmy otwarci dla wszystkich prodemokratycznych partii politycznych i taki był nasz od początku takie założenie, taki był taka rodzaj pracy, że chcieliśmy promować wszystkich, którzy są za demokracją, przeciwko temu wszystkiemu, co niesie ze sobą PiS i pisowska wizja świata autokrytycznego, zdemoralizowanego, kradnącego na potęgę. Także promowaliśmy w naszych poprzednich wyborach, chcieliśmy promować wszystkich, którzy zagłosują przeciw temu, co niesie ze sobą PiS, i wspieraliśmy kandydatów z każdej partii. Czy to był PSL, czy to była partia Razem, czy to była Koalicja Obywatelska, wszystkich na równi żeśmy traktowali, tak samo żeśmy ich wspierali. No, tutaj mam bardzo dużo, może nie próśb, ale po prostu komentarzy na temat tego, w jaki sposób właśnie podchodzi się do Polonii, do Polaków mieszkających za granicą. Bo Polonia to nie jest może zbyt dobre słowo. My jesteśmy Polakami, którzy mieszkają za granicą, tak się składa. Wielu z nas pewnie wróci do Polski i tak planuje. A oprócz tego, no, żyjąc tutaj, mamy nasze dzieci, wnuki. Chcielibyśmy, żeby oni dorastali i pamiętali o tym kraju i być może mieli jakiś wpływ na to właśnie, co się dzieje w Polsce, bo no, to jesteśmy nadal obywatelami Polski. Jeżeli chodzi o taką obserwację, którą tutaj w Stanach przez te kilka lat poczyniliśmy, to jest to, że PiS jako organizacja zorganizował sobie te właśnie kluby Gazety Polskiej w sposób, który sprawia, że oni są bardzo ofensywni i oni pojawiają się wszędzie. Dużym problemem u nas w Stanach jest na przykład to, że przyjeżdżają tutaj różnego rodzaju prelegenci, wizjonerzy, którzy opowiadają brednie w salkach katechetycznych, a to wszystko pod szyldem klubów Gazety Polskiej, no, wspierających PiS i wszystkie te inne organizacje, które wchodzą w skład tej ZIEP-u. Dlaczego właśnie politycy opozycji nie zdobędą się na coś takiego? Dlaczego nie pojawią się? No, dlaczego nie mamy wystarczająco dużo materiałów przed wyborami? Dlaczego wszystko jest tak, jak Gosia powiedziała, na ostatnią chwilę? Przypominają sobie niektórzy politycy dokładnie tuż przed wyborami. To jest nie fair. Oprócz tego, no, warto byłoby pomyśleć o tym, że mamy Senat, który opiekować miał się Polonią i szeroko rozumianymi Polakami za granicą. Ta opieka w zasadzie nie istnieje w tej chwili. Nie ma czegoś takiego, a jeżeli jest, to wszystkie placówki konsularne zostały zamienione w biura propagandowe, które finansują no, imprezy kulturalne. Mieli wspierać kulturę, a co wspierają? No, wspierają rocznicowe jakieś akademie ku czci, ku chwale i wygląda to żałośnie. Dlatego to ja mam ogromny apel do polityków. Nie zostawiajcie Polonii, tych Polaków mieszkających za granicą tak sobie, bo właśnie przy wyborach, które idą na styk, ten procent czy 0,5% czasami naprawdę zrobi dużą różnicę, a jeżeli zaangażowanie polityków z Polski w sprawy Polaków mieszkających za granicą jest większe, to i frekwencja jest większa i możliwość uzyskania tych dodatkowych punktów jest dużo, dużo większa. To ja mówię tu w kontekście przede wszystkim wyborów prezydenckich, bo jak wiecie, wybory do Sejmu, Senatu, to głosujemy tylko na okręg warszawski, tam w sumie mamy do dyspozycji tylko jednego, dwóch kandydatów. No to tyle. No takie smutne mam te refleksje. Ale bardzo ważne i myślę, że warto, żeby wybrzmiały, także dziękuję ślicznie. Pani Joanno, Francja znowu. Tak, więc przede wszystkim bardzo chciałabym podkreślić również za kolegami, że my jesteśmy również organizacją apolityczną.
Również przyłączam się do głosu Małgorzaty, żeby pochwalić działalność Krzysztofa Liska, który naprawdę zrobił bardzo dużo, żeby ta siatka międzynarodowa polonijna zbudowana na świadomości konieczności uczestniczenia w wyborach się rozwijała i to jest do tej pory nasza jedyna droga tutaj we Francji kontaktu z politykami. To nie jest kwestia popierania takiej czy innej partii, absolutnie nie. To jest kwestia w ogóle rozmawiania z nimi i muszę powiedzieć, że tutaj nas interesuje w naszym stowarzyszeniu jakby taka dwukierunkowość tych relacji, bo nie tylko my chcemy, żeby oni nas zauważyli i żeby nam ewentualnie jakoś pomogli w organizacji wyborów. My chcemy również, żeby się wywiązała jakaś debata idei, bo uważamy, że żyjąc w takich krajach jak kraje Europy Zachodniej, czy też Ameryka, stara demokracja, Francja, kraj ostrej laickości na przykład, również praw kobiet, co prawda wywalczonych trochę późno, bo dopiero w latach 70., ale za to przestrzeganych jako tako, sprawy osób LGBT+. My mamy tutaj bardzo dużo do powiedzenia i ja widzę w tych spotkaniach, które organizuje właśnie sztab Koalicji Obywatelskiej z Krzysztofem Liskiem, że również w rozmowach z nami poglądy polityków, którzy stali początkowo na bardzo twardych pozycjach w tych tematach, uważając, że to są tematy, które obniżają im elektorat raczej niż odwrotnie, z czym my się nie zgadzamy. Widzę, że ich poglądy ewoluują, więc to jest jakiś taki bardzo, bardzo ważny punkt. Jeszcze chciałabym powiedzieć taką rzecz. Znowu mamy specyfikę we Francji, bo nie jesteśmy krajem w ostatnich latach wielkiej polskiej emigracji, tak jak jest Anglia, czy też tradycyjnej, dużej liczbowo emigracji jak Stany Zjednoczone. I nie mamy tej bliskości, jaką mają koledzy z Niemiec, z Polską, geograficznej bliskości, no, tradycji bezpośrednich relacji międzygranicznych. Nie mamy tego wszystkiego i mamy jeszcze barierę języka francuskiego, którego popularność bardzo, bardzo się zmniejszyła. A jednak uważam, że rezerwuar głosów we Francji nie jest wykorzystany i warto by było, żeby politycy może przy okazji jakichś innych wizyt i niekoniecznie w okresie wyborczym, właśnie tak jak mówił Andreas, może by chcieli się zastanowić, niektórzy z nich, z nami, czy nie możemy razem zaplanować jakiegoś wydarzenia, na przykład w kierunku północy Francji, gdzie są środowiska polskie, do których my nawet z Paryża, chociaż odległość nie jest duża, nie bardzo możemy łatwo dotrzeć, bo są to inne grupy kulturowe, to jest inna historia rodzinna i tak dalej. Ale myślę, że byłoby bardzo pozytywnie, gdyby można było takie ewenementy zorganizować. Zresztą Tour Konstytucji jest takim znakomitym przykładem, który warto by było w jakiś sposób opracować i może w innej skali, w inny sposób zorganizować, na przykład we Francji. Myślę, że Roberta nie ma akurat, ale pewnie do niego dojdzie ta informacja i pewnie pomyśli, mam nadzieję. Piotr powiedział coś, co dla mnie jest ważne i myślę, że każdy z Państwa słyszał już takie zdanie, że Polonia wybiera nam PiS. I chciałabym tak szybciutko, bo mamy 5 minut, tak? Jeżeli
10 minut mamy. 10 minut nam zostało do następnego panelu, więc chciałabym, żebyście tak szybciutko powiedzieli nam, czy faktycznie tak jest. Ja prosiłam was, żebyście przygotowali statystyki ostatnie. Czy Polonia wybrała nam PiS? No właśnie, Małgorzata. Polonia absolutnie nie wybiera nikomu PiS. Mieliśmy mały hiccup w 2015. Polonia Wielkiej Brytanii wybrała ugrupowanie Pawła Kukisa, ale od tego czasu, okej, statystycznie, w UK, w Wielkiej Brytanii w 2019 roku wyniki były następujące, mówimy o wyborach parlamentarnych. Koalicja Obywatelska była pierwsza, 36%, Lewica była druga, 23%, PiS był dopiero na trzecim miejscu, miał ledwo ponad 20%. To mówimy w Wielkiej Brytanii. Wybory parlamentarne w 2019 roku łącznie, mówimy o wszystkich głosach łącznych za granicą, Koalicja Obywatelska miała 38%, PiS miał 24%, Lewica 20%. Więc to były wybory Polonii, jak Polonia głosowała w wyborach parlamentarnych. A jak Polonia głosowała w wyborach w 2020 roku, w wyborach prezydenckich, przy rekordowej frekwencji Rafał Trzaskowski otrzymał łącznie, mówimy o wszystkich głosach Polonii z całego świata, 74%. W Wielkiej Brytanii to było 77,7%. W drugiej turze głosowała na Rafała Trzaskowskiego, więc jeżeli zostawić te wyniki Polonii z wynikami w Polsce, to myślę, że absolutnie przeciwna teza powinna powstać. Polonia chce wybrać Polsce demokrację, przywrócić demokrację i tak właśnie w tym kierunku głosuje. Dodatkowo jeszcze bardzo szybko, ja wiem, że mamy mało czasu, chciałam tylko bardzo szybko uświadomić, że często pojawia się taka opinia, że Polacy głosujący za granicą nie powinni głosować, bo nie mają pojęcia, co się dzieje i nie są zaangażowani. Słuchajcie, to jest kompletna bzdura. Organizacja wyborów za granicą, która jest tak utrudniona, udział w wyborach, po prostu eliminuje osoby, które nie są zainteresowane, nie mają pojęcia lub nie są zaangażowane. Jeżeli będziemy mieć więcej czasu, to ja do tego będę chciała wrócić, ale na chwilę obecną oddaję głos pozostałym. Dziękuję. Bardzo dziękuję. Andreas, Niemcy, jak to wygląda? Wybieracie nam PiS? W Niemczech w 2019 roku Koalicja Obywatelska dostała w całej Niemiec 43% i PiS 24%. SLD 19,7%. Ważne tutaj jest, że w całości głosowało wtedy 46 205 osób, obywateli Polski. Mój lokalpatriotyzm, muszę jeszcze powiedzieć, że w Berlinie KO dostała 44,3, a SLD 30,8, PiS tylko 15%. Wybory prezydenckie wyglądało to jeszcze inaczej, bo narastały nam głosy. W całych Niemczech głosowało wtedy już 69,736 obywateli. I Rafał Trzaskowski w drugiej turze wygrał ze 77,3%. W Berlinie znowu ten lokalpatriotyzm 85%. Czyli Berlin nie jest zagrożeniem dla demokracji w Polsce. Dziękuję ślicznie, super. Stany Zjednoczone, Piotr, wiem, że masz grafikę dla nas. Tak, ja chciałbym podzielić się czymś z wami. Chwileczkę cierpliwości, powiedzcie mi, czy widzicie. Ja teraz podzielę się z wami. Tak się składa, że rok 2019 i rok 2020, podobnie w 2015, po prostu obsługiwałem, zajmowałem się koordynacją tych wszystkich, którzy brali udział w wyborach. To są wyniki drugiej tury. Ja skupię się tylko na tych końcowych wynikach, bo to jest bardzo dobry przykład na to, jak to wygląda z naszej strony. To są wyniki w Stanach Zjednoczonych. To jest druga tura wyników prezydenckich. Bronisław Komorowski uzyskał 19% w Stanach Zjednoczonych. Andrzej Duda uzyskał prawie 81%. No proszę bardzo, jaka wielka różnica, ho, 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 no, wygrał Duda dużą przewagą.
Ale zobaczmy na coś innego. Popatrzmy na liczbę oddanych głosów. Total, czyli wszyscy, którzy zagłosowali w Stanach Zjednoczonych, to jest 22 975 osób. To jest rok 2015. Jeżeli porównamy tą liczbę z liczbą osób, które wzięły udział w głosowaniu, czyli 16 742 000, to jest 1,4 promila. Jeżeli wziąć pod uwagę, ile osób zagłosowało na Dudę wtedy w 2015, to jest 0,75 promila. Czyli to nawet nie jest jeden promil, a promil to jest, wiadomo, jedna dziesiąta tego, to jest 1000%. O czym tutaj rozmawiamy? Teraz popatrzmy, bo tutaj chciałem się pochwalić, że jednak mimo wszystko jest pewien postęp. To był rok 2015, w 2020, okej, jeżeli mi się uda przejść do 2020, to są wyniki drugiej tury wyborów. Rafał Trzaskowski uzyskał w ogóle w Stanach Zjednoczonych 45% głosów, Andrzej Duda 54%. Ale to są wybory, w których bardzo dużo pakietów nie doszło. No, ja już pomijam właśnie tutaj ten fakt, że bardzo dużo pakietów nie doszło, były problemy ze zwracaniem tych pakietów. No, mimo wszystko, nie wiem, czy widzicie to, w porównaniu z rokiem 2015 liczba osób oddających głosy wzrosła zdecydowanie, 35 tysięcy, pomimo, że nie wszystkie pakiety wróciły, że nie wszystko wróciło. I wynik był, tak jak mówię, 54 do 45, to co nadal stanowi tylko 1,8 promila. W stosunku do tego, co było w Polsce. Tutaj po prawej stronie są wyniki w Polsce. Wiadomo, to różnica to było prawie, powiedzmy 400 tysięcy głosów. Gdyby te pakiety w Wielkiej Brytanii, zwłaszcza właśnie w Europie Zachodniej, nie poginęły, gdyby w Stanach dołożyć, nie wiadomo, jakby ten wynik wyglądał. Ale pamiętajmy o jednej rzeczy, że jeżeli ktoś mówi, że na przykład górale z Chicago wybierają prezydenta albo głosują na PiS i to przeważa, to pamiętajcie o tym, że to stanowi jeden promil tych wyników, które są ogólnie w Polsce w czasie wyborów. Jeżeli jedną rzecz tylko jeszcze wam pokażę, to są wyniki z roku 2019, wybory do Sejmu, do Senatu. Tak wyglądało mniej więcej rozkład głosów. No, ja tutaj zaznaczyłem poszczególne okręgi wyborcze. No, zdecydowanie PiS wygrywał w Chicago, w Nowym Jorku, ale Los Angeles i DC, czyli Waszyngton, to już była wygrana KO. Pozostałe partie, tutaj macie zestawienie tych wyników, to są około 10%. KO było 33, PiS 45. I też na totalną liczbę, jeżeli chodzi o oddane głosy, 29 tysięcy, to jest około 1 promila. No, dziękuję, to tyle, jeżeli chodzi o to, jak wybieramy PiS. Dzięki. Pani Anno, tak szybciusieńko, bo naprawdę czas nie zgodzi. Ja nie będę się rozwodzić absolutnie, bo już nie zrobiłam tak daleko posuniętych analiz jak kolega Piotr. A tylko powiem, 76,5% dla koalicji we Francji w osobie Rafała Trzaskowskiego w 2020 roku. I chcę też podkreślić, że w 2015 liczba uprawnionych do głosowania, czyli osób, które się zapisały do głosowania, była 8 tysięcy, około 8100 powiedzmy dla zaokrąglenia i ona wzrosła dwukrotnie w następnych wyborach. Oczywiście to nie tylko dlatego, że myśmy pracowali, ale jednak to pokazuje, że ta tendencja promowania wyborów bardzo ma dobre skutki na głosowanie demokratyczne. Dziękuję ślicznie. Ten panel nazywał się Polonia Głos Polski, czy dla Polski. Ja trochę bym zmieniła ten tytuł, czyli Polonia, bardzo ważny, niedoceniony głos Polski. I mam nadzieję, że to się zmieni. Dziękuję ślicznie. Jeszcze raz Elżbieta Białach, Obserwatorium Wyborcze. Bardzo dziękuję moim gościom. Do widzenia. Dziękujemy. 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 Do widzenia.